łaski Bożej. Chwała Tobie, Słowo Boże. Jezus powiedział do swoich uczniów: strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać, modlić się, żeby się ludziom pokazać. Wkraczając w kolejny wielki post naszego życia, wchodzimy w czas refleksji i zadumy. W znaku popiołu, jakim za chwilę zostaniemy naznaczeni, przyjmujemy prawdę, że z prochu powstaliśmy i w proch się obracamy. Dzisiaj te słowa wybrzmiewają bardzo dobitnie, ponieważ na naszych oczach widzimy, jak się to dokonuje. Niestety doświadczenie to przychodzi poprzez zniszczenia, jakie niesie ze sobą wojna trwająca już 7 dni. Zapewne w wielu miejscach ludzie nie dotrą do świątyni, lecz to, na co spoglądają, będzie znakiem popiołu, będzie fizycznym doświadczeniem przemijalności. Була ж там з ними за столом велика сила митарів та інших. Маріан Вовк. Марія. Нехай приступлять ті, які мають бути встановлені аколітами. Володимир Данилюк. Орсія. Боже, джерело світла та доброти, ти послав свого єдиного сина, свого життя, щоб об'явити життя в таємницю своєї любові. Благослови цих наших братів, вибраних до служіння вектора, вчини, що ми стану розумніше над Твоїм Словом у мирних спорвованнях і вірно переказуємо його своїм братам і сестрам через Христа Господа нашого. Прийми книгу Святого Письма і вірно переказуємо Слово Боже,
Najłaskawiejszej Boże, tymże słowie drogą Syna, drogiem swojej cerkwi i w życiach, błogosławy naszych braci, wybranych do służenia i tak, przynieśną wierną z dalszym przysłużenia i wtedy. Прийняли послухи аколіти і лектора, щоб вони ревно, побожно виконували довірені їм обов'язки. Тебе просимо. Істину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він чинить це на мій спомин. Тобі, Боже, Отче всемогутні, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні. Амінь. А ті вагони свободи чи ні? Я кажу, а що? Я вірю. Куч до кучна, так? Фундація Semper Fidelis на рзеч архідіецезі Львовській, створена через księdza arcybiskupa Mieczysława Okrzyckiego. Там можна звертатися до тих інституцій і до фундації, до Caritas, і там можна przekazywати те дари, а тири przejeżdżають. Przyjęliśmy około 20 tirów i przez firmę Fakro i tutaj przez seminarium duchowne. Mógł zapłać wszystkim za pomoc. Треба запитати, чи він доходить, чи ви можете знайти. Я тобі зараз фірму там можу. З Тернополя прийшов чи на Тернополь? Chciałbym przywitać tutaj w naszym ośrodku duszpasterskim archidiecezji lwowskiej księdza kardynała Konrada Krajewskiego, który przyjeżdża tutaj jako legat Ojca Świętego Franciszka. Bardzo serdecznie mu dziękujemy, że przyjął tą posługę, bo w ten sposób Ojciec Święty chce być tutaj razem z nami.
I księże kardynale, prosimy przekazać Ojcu Świętemu nasze synowskie oddanie, naszą wdzięczność za wszystkie modlitwy, za wszystkie gesty solidarności z naszym narodem, z naszą ojczyzną. Ojciec Święty jest obecny na Ukrainie, mimo że jest na Watykanie. Cierpi razem z wami, przeżywa wszystko to, co się dzieje, błogosławi wam i modli się za was. Obecność jest pierwszym imieniem miłości, stąd wysyła także mnie jako taki znak jedności między Ukrainą a całym światem katolickim, całym światem wierzących ludzi. Nie jesteście sami. Nie jesteście sami. I tą drogę krzyżową, którą ma teraz Ukraina, papież przeżywa razem z wami. Błogosławi całym sercem. Ból podzielony jest połową bólu, więc on i na siebie bierze ten ból. I jak tylko może, oręduje za pokojem na Ukrainie. Wiecie doskonale, że na wieść o wojnie od razu udał się do ambasady rosyjskiej prosić o miłosierdzie, prosić o pokój. Normalnie to głowa państwa wzywa ambasadora do siebie. Papież poszedł do ambasady w takim geście wielkiej pokory. Prosić o pokój, prosić, by ratować życie ludzkie. A jednocześnie papież jest bardzo wdzięczny wszystkim tym, którzy okazują miłość narodowi ukraińskiemu. Także dziękujemy wszystkim, łącznie tutaj z rycerzami Kolumba, którzy byli bardzo blisko Jana Pawła II zawsze. Dziękuję także Polakom, którzy już ponad 1 200 000 Ukraińców, kobiet z dziećmi przyjęli do swoich domów. Nie do obozów, ale do swoich domów. Ci, którzy pomagają drugiemu człowiekowi, Pismo Święte mówi, że są błogosławieni. Więc przyjechałem do kraju wielu ludzi błogosławionych, bo ta nieprawdopodobna rzesza pomocy i dobroci, która jest skierowana teraz w stronę Ukrainy, jest niewątpliwie błogosławieństwem. Jeszcze raz pozdrawiam was wszystkiego do Ojca Świętego i bądźcie błogosławieni. Szczęść Boże. Może ktoś ma jakieś pobożenia, kochania? Zostałem tutaj. Wszystkich jest strasznie stresowanych. Bo ludzie... To jedzenie, które było zarezerwowane, żeby... Przywieźć błogosławieństwo wszystkim Ukraińcom walczącym, tym, którzy muszą opuścić swoją ojczyznę. Chciałby, by poczuli jego bliskość, jego błogosławieństwo, a także jego pomoc materialną. Papa Francisz chciał być osobiście tutaj, ale wysyła swoich posłanców miru, żeby nadać najważniejsze, co potrzebują ludzie, bieżący i mir i błogosławienie swoje. Я знаю, що ви зустрічалися з Блаженнішим Святославом і також головою Римо-католицької церкви. Про що ви говорили? Так, чи було споткання з Святославом і о чим було? Так, вчорай арцибіскуп Większy Святослав прибув з Києва і споткалися ми разом з арцибіскупом Мокшицьким. Разом modliliśmy się, разом rozmawialiśmy się і umówiliśmy się jutro на спільне spotkanie modlitewne wszystkich wyznań, które są na tym terytorium, by razem modlić się o pokój.
przedstawienie. W imię Ojca i Syna i Światowo Ducha. Amen. Amen. Niechaj lubow Boga Ojca, błahodat Gospoda naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności u Świętym Duchu, bo tu zuzima nam. Amen. Prosić i dać się wam. Szukajcie i znajdziecie. Stukajcie i wytrzymać wam. Drogi bracia i siostry, niechaj nasza wspólna modlitwa podniesie się jak dym kadyla przed lykom Gospodnim. Panie rodacy, szczególnie ci, którzy nas wspieracie modlitwą i też swoimi czynami, i też darami, chcielibyśmy dzisiaj z całego serca podziękować wam za tą pomoc, którą od samego początku wojny, od 24 lutego czujemy i dzięki waszej pomocy możemy też pomagać innym. Chcielibyśmy tak może krótko, ale jakoś tak przedstawić mniej więcej, jak to wygląda z naszej strony, ze strony Kościoła Rzymskokatolickiego na Ukrainie. Otóż otrzymaliśmy w ciągu tych ostatnich dni, mamy tutaj we Lwowie dwie takie bazy, gdzie przyjmujemy te dary. Otrzymaliśmy około 50 tirów z żywnością, z rzeczami, z lekami i około 30 mniejszych transportów, które w pierwszej kolejności, na pierwszych dniach wojny, żeśmy to dzielili między tymi ośrodkami, które przyjmują uchodźców. Karmiliśmy ludzi, którzy oczekiwali w drodze, na granicy, w drodze do Polski czy dalej do Unii Europejskiej. Teraz wszystkie nasze siły rzucamy, aby wspierać tych, którzy są właśnie pod obstrzałami. Mam na uwadze tutaj tereny centralne i wschodnie Ukrainy, szczególnie te miasta, które są najbardziej teraz zagrożone. Mamy cały czas kontakt z biskupami, z osobami, które tam pozostały. To też ważne, że wszyscy biskupi są na swoich miejscach, w swoich diecezjach i dzięki właśnie tego ich obecności wiemy, co się dzieje, wiemy, jakie mamy potrzeby i staramy się zaradzić tym potrzebom i dzięki waszej pomocy. Niech wam Pan wynagrodzi za to całe dobro, które czynicie. Spodziewamy się w najbliższych dniach jeszcze wiele transportów, szczególnie medycznych, bo tutaj na zachodniej Ukrainie teraz organizujemy taki wielki szpital narodowy, czyli wszystkie szpitale będą przeznaczone po to, aby przyjmować rannych, przyjmować zarówno i wojskowych, i cywilów, aby w taki sposób okazać im pomoc, a my ze swej strony, dzięki waszej pomocy, chcemy dostarczyć te leki, które będą potrzebne, aby tym ludziom pomóc jak najszybciej wrócić do pełnego stanu zdrowia. Niech Pan wam wynagrodzi. Pamiętamy także o tych, którzy w naszej diecezji, w naszej archidiecezji przyjmują uchodźców, bo oni już też we Lwowie i w okolicach i w dalszych przyjeżdżają i tutaj mogą się zaopatrywać w potrzebne rzeczy. Pragniemy podziękować w Polsce. Działamy
dzięki życzliwości nie tylko Polaków, ale już zaczynają docierać do nas transporty także i z dalszych części, w większości organizowanych przez Polonię, czy to Hiszpania, czy Anglia, także i z Niemiec, przyjeżdżają z Liechtensteinu. Pragniemy podziękować tym organizacjom, które to przyjmują. Przede wszystkim Fundacji Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej z siedzibą w Łańcucie, gdzie wszystkie te dary trafiają, ale także druga, która wysyła do nas transporty, to Caritas Archidiecezji Przemyskiej. I im przede wszystkim chcemy podziękować. To jest także wyzwanie logistyczne. Dostaliśmy możliwość przekraczania tej granicy przez w tej chwili 8 tirów, które jeżdżą dla nas dzięki życzliwości firm tutaj ukraińskich. Mamy nadzieję, że i z Polski jakieś wyjadą, choć jest to trudne, żeby przekonać się, że jednak można tu dojechać, spokojnie wrócić. Wiadomo, że w czasie wojny nikt tego nie zagwarantuje, ale jednak zwracamy się z tą pomocą i z prośbą, żeby kierowcy polscy również dostarczali nam ten towar tutaj, dlatego że granica jest teraz największym problemem. Dzięki naszym posłom, panu Kazimierzowi Gołojuchowi, panu Tadeuszowi Chrzanowi czy Fryderykowi Kapinos, oni nam pomagają te przejazdy skrócić. Są długie kolejki, a my jednak oczekujemy, żeby od 5 do 10 tirów dziennie do nas przyjeżdżało. Dlatego bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zarówno w Łańcucie, prezes pan Henryk Rydzik z panem Januszem Cierpiszem, czy pan Krzysztof Sobejko w Leżajsku, który współpracuje z Caritasem Archidiecezji Przemyskiej, im właśnie za tą pomoc. Często to są tiry ładowane nocą, bo nie wszystko da się na palety, ale także przychodzą do nas tiry załadowane ręcznie. Za to wszystko pragniemy podziękować. To centrum, które tutaj jest wspierane przez księdza Rafała Zborowskiego z parafii Rzęsna, która nam dostarcza znowu jedzenie dla wszystkich tutaj wolontariuszy. Rycerze Kolumba. I widzimy ich. Rycerze Kolumba z naszych parafii. Także dziękujemy księdzu Romanowi Broda, który wysyła tych uchodźców i znajduje adresy w Polsce. To również jest zadanie nas tutaj jako przedstawicieli Kościoła rzymskokatolickiego. Ksiądz Aleksander Kusej przyjmuje z naszej archidiecezji wszystkie wiadomości, gdzie trzeba odsyłać te dary, które tutaj trafiają. Wszystkim jesteśmy wdzięczni za pomoc. Bóg zapłaci. Ja przedzwonię. Ustanowił go panem domu swego. Módlmy się. Rozkoszny w dekanacie żółkiewskim rozpoczyna się wizytacja kanoniczna. Z tej okazji gromadzimy się tutaj
naszej kolegiacie. Ale cieszymy się z obecności księdza kardynała Konrada Krajewskiego, którego posłał do Ukrainy Ojciec Święty Franciszek, aby być z naszym narodem, z naszym Kościołem katolickim i nie tylko, z nami w tym trudnym dla nas czasie. Pokój z wami. Tę mszę świętą sprawuję o pokój, a także w intencji każdego z was, którzy tyle serca okazujecie ludziom, którzy musieli pozostawić swoje domy, swoje rodziny i uciekają w nieznane. Ci wszyscy, którzy pomagają drugiemu człowiekowi, są błogosławieni. Tak nazywa ich Pismo Święte. Boże miłosierny i potężny, Ty uśmierzasz wojny i poniżasz pysznych. Uwolnij nas od okrucieństw i cierpienia. Dziś Pan, Bóg Twój, rozkazuje Ci wykonać te prawa i nakazy. Przestrzegaj ich, wypełniaj z całego swego serca i z całej duszy. Błogosławieni, słuchający Pana. Przestrzegać będę Twoich ustaw. Kiedy czytam Pismo Święte, to Pismo Święte zaczyna czytać moje życie. Zaczynam się w nim przeglądać i patrzeć, czy ja należę do Boga, czy należę do świata. Czy chodzę Jego drogami, czy drogami świata. Oto dzisiaj w pierwszym czytaniu słyszeliśmy, że Bóg zapewnia mnie o swojej obecności, że mi nie zostanie, że będzie ze mną. Ale mówi, co zrobić, żeby ta obecność Jego była. Mówi, jeżeli będziesz chodził moimi drogami. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, za kardynała Konrada, naszego arcybiskupa, biskupów i kapłanów. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała. Pomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Krzyża Świętego, ten krzyż, który dotknął ziemię Ukrainy. W tych trudnych chwilach przybyłaś z Watykanu do nas. Przybyłaś z tym specjalnym pozdrowieniem Ojca Świętego. Cieszymy się Twoją obecnością za to, że sprawowałeś tę ofiarę mszy świętej, za tak pięknie wygłoszone Słowo Boże, a myślę, szczególnie te kwiaty pozostaną w sercu każdego wierzącego i dlatego zapewniamy. I gdy przybędziesz do Rzymu, Ojcu Świętemu przekaż, że pamiętamy za Niego, że modlimy się i dlatego tak serdecznie składamy Ci podziękowanie i za chwilę Ty tak udzielisz błogosławieństwo.
Zaraz po mszy świętej ministranci rozdadzą obrazki, które są także od Ojca Świętego, żeby się mogli mieć w domu i razem z nim modlić się o zakończenie tej wojny, która jest tym, co najgorsze człowiekowi może się zdarzyć. I nasza szkoła, bo to nasza uczennica jeszcze idą nasze. Dwudziestego lutego pierwszy raz pojechaliśmy na granicę. Kolejka była ponad 20-kilometrowa. Wzięliśmy barszcz, kanapki, kawę, herbatę. No i pojechaliśmy do tych ludzi, tam gdzie nas służby wpuściły. I tak się zaczęło. Potem jeździliśmy, póki była potrzeba. Wczoraj akurat kolejki nie było, to nie byłyśmy. Jak trzeba będzie, jutro ugotujemy znowu barszcz. Kanapki przychodzą nasze wolontariuszki robić, pomagają rodzice naszych uczniów, pomagają parafianie i nie tylko. Przywożą i z okolicznych miejscowości, pieką bułeczki, pierożki. Co mamy, tym się dzielimy. Wystarcza może na kilkaset osób. Tych zup rozdanych jest już na pewno ponad 1000. Czego jeszcze potrzebowały te ludzie, którzy czekali na ten wyjazd z Ukrainy? Przede wszystkim potrzebowali dobrego słowa, takiego uśmiechu i otuchy, bo oni byli bardzo zmęczeni fizycznie, psychicznie, moralnie. No, upadli na duchu, troszkę zrozpaczeni. Niektórzy w ogóle nie wiedzieli, gdzie będą mieszkać i co będą robić, więc trzeba było z nimi rozmawiać i podnosić ich na duchu. Brałyśmy też ze sobą słodycze. Ta czekoladka, którą dzieci dostawały, wywoływała uśmiech, jakaś chwila takiego innego świata, powrót do normalności ta czekoladka to była. Miałyśmy też dla dzieci czekających w kolejce w samochodach kolorowanki, kredki, to nasi parafianie przynieśli, zorganizowali, kupili, żeby te dzieci miały. Mamy bardzo dziękowały, bo dziecko, malutkie dziecko 3 dni w aucie, no to wiadomo, jest to trudne przeżycie dla rodziców. Skąd tyle słodyczy, tyle jedzenia? Pomagają nam nie tylko tutaj ludzie, ale pomagają też nasze siostry z Polski. Koordynujemy przewóz rzeczy. To już jest kilka tirów, kilka busów, które dzięki naszej fundacji Sióstr Świętego Dominika zostały zebrane i przekazane tutaj na Ukrainę. Dla uchodźców, dla armii, dla tych, którzy tego najbardziej potrzebują. Współpracujemy tutaj ze sztabem humanitarnym w mieście. Powstał spontanicznie taki sztab pomocy humanitarnej. Zaangażowało się w niego kilkaset osób. To jest, oni codziennie przychodzą jak do pracy. Ogromna organizacja z tego powstała. Przyjmują pomoc, która jest przewożona z Polski. Do Polski spływa z Europy. Oni tutaj przewożą tirami i stąd rozdzielają. Codziennie wyjeżdżają całe konwoje pomocy do Kijowa, do Charkowa, do tych wszystkich miejscowości wokół Kijowa bombardowanych. Także druga część tego sztabu to jest pomoc humanitarna dla uchodźców. I oni tutaj przyjmują tych uchodźców w naszym tutaj mieście i okolicznych wioskach. Mamy już około 1700 osób przyjętych. Oni wydają im potrzebną odzież, pożywienie, środki czystości, chemię. No a my osobiście jeszcze z tych rzeczy, które nam nasza fundacja przekazuje, wspieramy 2 szkoły w okolicach Żółkwi, w których też są dzieci z Charkowa i dzieci z Kijowa. Czyli siostry dominikanki przybierają nowy charyzmat, prawda, w tych dniach. My jesteśmy stąd. Nasza założycielka to lwowianka. Urodziła się w Jaśniszczach koło Podkamienia, więc my jesteśmy u siebie i robimy to, co chciała nasza matka. Jesteśmy po prostu z tymi, którzy się znaleźli koło nas i w tej chwili widzimy też owoc naszej ponad 20-letniej pracy w tym mieście. Nie tylko w parafii, w mieście, bo większość z tych ludzi, którzy zaangażowali się i z takim wielkim oddaniem i sercem pomagają, to są albo nasi uczniowie,
absolwenci, wychowankowie albo rodzice naszych uczniów, którzy przychodzili do nas do szkoły. Znaczy, pierwszego dnia wojny wieczorem już był telefon, że ktoś ma przyjść. Następnego dnia dzwonili do mnie socjalnych służb, pytali się, czy przyjmiecie 8 uchodźców. Ja powiedziałem, tak, optymistycznie. Odłożyłem słuchawki i pomyślałem, gdzie? Wydaliśmy wszystkie pieniądze, które mieliśmy, bo miało przyjechać kilkanaście osób. Kupiliśmy trochę produktów żywnościowych i ruszyło. Okazuje się, że mamy więcej miejsc. Później zjawiła się pomoc i mogliśmy kupić grube materace albo dostać też od różnych ludzi. I tak w sposób jedna sala po drugiej, jedna po drugiej, razem z moim byłym mieszkaniem. W zakresie się bardzo ładnie mieszka. Zamieszkali uchodźcy i teraz są z Charkowa, z Kijowa, z Zaporoża, z Sum. Z miast niszczonych. Niektórzy z nich po prostu dosłownie mówią, że ich domy były zburzone. Tak jednocześnie nocuje tak około 200 osób. Jeżeli akurat jest tak się staje, że jakoś wieczora wiemy, że mamy trochę wolnych miejsc, to wystarczy zadzwonić albo pojechać na dworzec, to od razu się zapełni. I udało się też zrobić z pomieszczenia nad kościołem, się szybko udało zrobić, postawić bojlery, tak żeby była ciepła woda, czyli też i możemy takich ludzi przyjąć. Przeszło przez nas dom prawie 2000 osób, są tutaj kilka dni, niektórzy nawet jeden dzień, niektórzy nawet i pół dnia. Jadą dalej, ale nie tylko do Polski, ale też do pewnych znajomych gdzieś na Zakarpaciu, gdzieś na Lwowszczyźnie, gdzie się będą czuli bezpiecznie. Ale my też tak prywatnie mówimy, że bądźcie tutaj. Tutaj możecie być ile trzeba, do końca wojny. Tak mówimy tak na dzień dobry, kiedy ich przyjmujemy. Ważny jest ten moment, kiedy przychodzą, żeby wśród nich być, słuchać, płakać razem z nimi. Jeżeli jakaś mama mówi na dworcu, że kilka dni była z dziećmi w zimnym domu, udało się tylko wyjechać, albo kilka dni spędzili w metrze, stojąc w metrze w Charkowie i po dwóch dniach podróży tutaj przybyli. Ale też dzięki temu, że jest dużo wolontariuszy, około 30 wolontariuszy, którzy naprawdę tutaj są rozłożeni na dyżury i dzień i noc tutaj przebywają, ponieważ nie można wymagać od osoby, która po kilku dniach pobytu w piwnicach i kilku dniach podróży, żeby sobie przygotowali posiłek. To próbujemy dać coś więcej niż łóżko i posiłek. I tak tutaj nasi ludzie prowadzą zajęcia dla codziennie zajęcia grupowe dla dzieci, takie gry dla dzieci. Są pianka. Wyłonieni spośród tak, uchodźców, albo czy to są osoby... nie, z parafii. Ci, którzy tu u nas prowadzą, tutaj mamy rodzinny centrum i też klub terapii dla dzieci z autyzmem. I oni teraz się przekwalifikowali. Użyli tych swoich talentów do prowadzenia zajęć dla dzieci. Razem z księżmi i z naszą młodzieżą pomyśleliśmy, że warto by było jeździć i czymś pomóc. A przy tym, że mamy i chleb, i też są ludzie, którzy i bułka się znajdzie, i coś inne, czasem właśnie zadzwonią, że coś mają. I dlatego jeździmy codziennie, już trzeci właśnie tydzień i cieszymy się, że mamy się czym dzielić. I no różnie bywa, czasem ludzie potrzebują dobrego słowa, czasem tak jak dzisiaj na przykład różańca, czasem kanapki, czasem cieszą się właśnie spowiedzi. I cieszą się tym, że możemy... I dziękują. I to jest oprócz kanapek fajny. Potrzebują różańca jeszcze czego chcieli? Nieraz chcą właśnie porozmawiać. Tak, ksiądz tutaj żartuje, nie mówię poważnie. Dzisiaj też była spowiedź. Tak, ksiądz Jan dzisiaj udzielał spowiedzi świętej. Dlaczego to miejsce? Kasa numer 9. A my zmienialiśmy miejsce. Były takie dni, że było bardzo dużo ludzi, to nawet nas tutaj nie wpuścili. A tak zauważyliśmy, że to jest ruch czasem w jedną stronę, czasem w drugą stronę idą ludzie, także mamy możliwość właśnie na miejscu dać jakąś kanapę. Dwie
19 marca 2022 roku w Wyższym Seminarium Duchownym Świętego Józefa we Lwowie-Brzuchowicach o godzinie 11 odbyła się uroczysta msza świętej, której przewodniczył biskup Edward Kawa. Wraz z nim wspólnie modlili się klerycy i wychowawcy seminarium, byli obecni wolontariusze pracujący w sztabie humanitarnym oraz pracownicy i goście domu pielgrzyma błogosławionego Jakuba Strepy ze wschodniej Ukrainy, którzy stracili swoje domy podczas wojny i teraz mieszkają w domu pielgrzyma. W swojej homilii biskup Edward zwrócił się do wiernych takimi słowami: prośmy Boga, abyśmy dzięki dzisiejszym wydarzeniom staliśmy się sprawiedliwi, tak jak święty Józef, abyśmy byli czyści i nie bali się być narzędziami w rękach Boga. Prośmy Boga, aby poprzez tę wojnę za wstawiennictwem świętego Józefa zmienił się nie tylko nasz kraj, ale cały świat, zwłaszcza Europa, która dziś myśli, rozważa i liczy pieniądze, czy to dla nich wygodne, czy niewygodne, a my codziennie liczymy ludzkie życie, ile osób padło ofiarami tej rosyjskiej agresji. Prośmy Boga, aby obudził Europę i cały świat, aby został uwolniony od materializmu, aby się obudził i otworzył na prawdziwe wartości, które dają prawdziwe życie. Po mszy świętej odbyła się modlitwa poświęcenia seminarium duchownego pod opiekę świętego Józefa i procesja dróżkami seminarium duchownego z figurą świętego Józefa. Procesja odbyła się w pobliżu domu, w którym mieszkają klerycy, gdzie rok temu miało miejsce błogosławieństwo figury świętego patrona. Na zakończenie liturgii wszyscy obecni odśpiewali dziękczynny hymn Te Deum. Bardzo chcę szczególnie w tym słowie wyrazić taką wdzięczność wszystkim, którzy w naszym tutaj kraju, w Ukrainie i świecie, stanęli na kolanach, by prosić o dar pokoju w naszym kraju, o dar zakończenia tej strasznej wojny. Dramat wojny już rozgrywa się ponad 3 tygodnie. Dramat dotyka wielu dzieci, młodzieży, rodziców. I chcemy w tym roku krzyża jakoś szczególnie oddawać to Jezusowi cierpiącemu, łączyć te cierpienia ludzkie z Jego cierpieniem. I chcemy również wyrazić wdzięczność, i chcę wyrazić wdzięczność za dar wyjścia naprzeciw z takim sercem pełnym miłości, miłosierdzia. Doświadczamy tego też w Stryju i za ten dar ogromnej otwartości serc moich rodzinnych stron, dekanatu janowickiego, dekanatu blisko Limanowej, szczególnie parafii w Laskowej, która zorganizowała już tutaj 4 transporty z różnymi rzeczami. Większość z nich to są produkty żywnościowe, to są również materace, to są koce potrzebne dzisiaj w tych trudnych warunkach w różnych miejscach. Ten pomoc przeznaczamy tutaj dla organizowanego w Stryju punktu zbioru organizowane przez miasto Stryj, którego pan Igor, nasz parafianin, koordynuje wysyłkę właśnie do najbardziej potrzebujących miejsc. Proszę bardzo. Jako proboszcz parafii Bożego Miłosierdzia w Tarnopolu
chcę tak króciutko powiedzieć na temat tej pomocy, jaką organizujemy dla uciekinierów ze wschodniej Ukrainy. Trochę też było pomocy, żeby wyjechali ci, którzy stąd, ale to były pierwsze dni, że dwa razy autobus przyjeżdżał z Polski i sformowaliśmy tam na listę po 30-40 osób powiązanych z parafią, bo to nie wszyscy byli parafianie, wyjechali do Polski. Ale mówię, to były pierwsze dni marca, a później już zaczęli napływać do nas ludzie. I w proboszczu od tak gdzieś pierwszego piątku, czyli od 4-5 marca mamy prawie codziennie zajęte wszystkie pomieszczenia, czyli nocuje tak między 20 a 30 osób, czy głównie matki z dziećmi, ale też byli też i mężowie, którzy jeszcze nie byli wzięci do wojska i razem tu przyjechali, żeby szukać jakiegoś lokum na dłuższy pobyt, bo są to osoby i z Charkowa, i z okolic, znaczy z województwa Zaporowskiego, Boże, ale także okolice Kijowa, Żytomierza, te miejscowości, gdzie rzeczywiście zniszczone zostały ich domy, z Czernichowa, no mamy tutaj, oni się zmieniali, bo to nie te same osoby cały czas były, niektóre pobyły kilka czy kilkanaście dni i wyjechały, ktoś już jest też w Niemczech. Gdy chodzi o naszą pomoc, to jest właśnie udostępnienie plebanii przede wszystkim, kuchni, i większość z nich na własny koszt się jeszcze żywiła, zrobili sobie zakupy tutaj w sklepach w Tarnopolu, a ponieważ te dwa pierwsze autobusy, które ja mówiłem na początku marca, przywieźli nam trochę produktów, no to myśmy też tam wystawili. Jeżeli ktoś potrzebował, to mogli sobie, czy makaron, czy jakieś konserwy, pasztety, mogli z tego korzystać. Na bieżąco. Ale... na dworze stoi, tak, to jest kościół, tam plebania, gdzie mieszkają ci uchodźcy. A, ale to... Tu jest plebanie, gdzie mieszka pięknie 30 uchodźców. W tej chwili mija miesiąc od czasu rozpoczęcia wojny. Trwa cały czas akcja przeładunku wszystkich towarów, które przychodzą z Polski, z naszej fundacji Semper Fidelis na rzecz diecezji lwowskiej z Łańcuta i z Caritas Arkidiecezji Przemyskiej z Leżajska. To wszystko tutaj trafia. Dzisiaj 71 tir, który tutaj wjeżdża i wyjeżdża dalej na wschód. W katedrze lwowskiej odbyło się zawierzenie Ukrainy i Rosji niepokalanemu sercu Maryi. 25 marca wierni wszystkich lwowskich parafii licznie zgromadzili się w Bazylice Metropolitalnej Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na wspólnej modlitwie o pokój w Ukrainie oraz o jak najszybsze zakończenie wojny, łącząc się duchowno z papieżem Franciszkiem.
Nabożeństwo rozpoczęło się o godzinie 17:00 z adoracji Najświętszego Sakramentu oraz modlitwy na Różańcu Świętym w intencji pokoju w Ukrainie. Następnie odbyło się nabożeństwo modlitewne z papieżem Franciszkiem. Wszyscy obecni zostali duchowo zjednoczeni z papieżem za pośrednictwem telewizji Trwam oraz z Watykanem, gdzie w Bazylice Świętego Piotra papież Franciszek poświęcił Ukrainę i Rosję i całą ludzkość niepokalanemu sercu Maryi. W swoim kazaniu Ojciec Święty wezwał: jeśli chcemy, aby świat się zmienił, najpierw musi się zmienić nasze serce. Aby to uczynić, niech Matka Boża weźmie dziś nas za rękę. Spójrzmy na jej niepokalane serce, w którym odpoczywał Bóg, na jedyne serce bez cienia wśród ludzkiego stworzenia. Na zakończenie w intencji pokoju w Ukrainie odbyła się wspólna Eucharystia, której przewodniczył metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Pan Jezus przed męką tak duchowo cierpiał, że pod Jego smieszą się z krwią. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Czas ucieka, śmierć goni, wieczność czeka. Prosimy Cię, Panie, abyś Kościół Święty Ojca Świętego Franciszka, wszystkich biskupów, kapłanów i diakonów prowadził na drodze świętego życia. Prosimy Cię, Panie, abyś naszą diecezję i parafię miał w swojej przemożnej opiece i prowadził drogę do tego imienia. Sztab antykryzysowy przekazuje sprzęt medyczny do szpitala lwowskiego. 26 marca lwowscy lekarze otrzymali od polskich kolegów ładunek pomocy humanitarnej. We współpracy z Zakonem Rycerzy Kolumba Klub Kardiochirurgów Polskich przekazał 5 ton sprzętu medycznego do kardiochirurgii ukraińskim lekarzom lwowskiego obwodowego szpitala klinicznego. Aparat do sztucznego krążenia, oksygenerator, systemy rurek perfuzyjnych, instrumenty, odzież medyczna oraz inny niezbędny sprzęt operacyjny dotarły do Lwowa dzięki współpracy Fundacji Dajmy Nadzieję i Semper Fidelis. Tu we Lwowie pomoc humanitarna została przyjęta i wyładowana na miejscu przez profesora Lubomira Kulyka oraz z naszymi rycerzami Kolumba i szefem sztabu antykryzysowego biskupem pomocniczym archidiecezji lwowskiej Edwardem Kawą. Państwo, dostaliśmy akurat wielki transport z Polski. To jest idzie przez Klub Polskich Kardiochirurgów, bo wszystkie ośrodki kardiochirurgiczne powiedziały, że będą nam pomagać i dostaliśmy ogromny transport, ogromna pomoc. To jest zastawki, to jest sprzęt, to jest aparat do krążenia pozostojowego, to jest też heater cooler, to jest jakieś instrumenty. Dziękujemy ogromnie Państwu za to, że nas podtrzymujecie w takim ciężkich chwilach. Dziękuję. Kardynał Konrad Krajewski przywiózł karetkę pogotowia do lwowskiego szpitala dziecięcego. To jest dar od papieża Franciszka. Konrad Krajewski przybył dziś do Lwowa po raz drugi w czasie wojny. Kardynał przybył za kierownicą ambulansu, osobiście prowadząc samochód, który jest darem papieża Franciszka dla lwowskiego szpitala dziecięcego. Dziś rano o godzinie 10:00 papieski jałmużnik przekazał władzom Lwowa karetkę pogotowia, która wraz ze sprzętem medycznym oraz lekami będzie służyć mieszkańcom Lwowa, a także uchodźcom. Karetkę przyjął Maksym Kozycki, wojewoda lwowskiego obwodu. Jest to dla nas bardzo ważne, że są ludzie, którzy gotowi przyjechać tak długą drogę, aby pomóc Ukrainie. Dziękuję księdze kardynale Krajewski. Dziękujemy papieżowi Franciszkowi za modlitwę i za pamięć o Ukrainie. To daje nam siłę. Razem wygramy, bo stoimy po stronie światła i dobra. Wielkie podziękowanie też dla wszystkich, którzy pamiętają o Ukrainie. Karetkę pogotowia przekażemy do Regionalnego Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Chcemy, aby nasze następne pokolenia nie widziało wojny i było zdrowe. Thank you.
Kardynał Konrad Krajewski, podobnie jak podczas swojej pierwszej wizyty, podkreślił również dzisiaj, że papież wysłał go do Ukrainy, aby przekazać ludziom papieską bliskość oraz błogosławieństwo, aby ludzie w Ukrainie wiedzieli, że nie zostają w swojej tragedii sami. Papież zawsze kieruje się logiką Ewangelii, dlatego zawsze z tymi, którzy najbardziej są doświadczani, tak jak Jezus. Więc jego pomoc jest bardzo konkretna. Papież jest człowiekiem pokoju, a nie wojny. Ale w czasie wojny należy pomagać tym, którzy są najbardziej obciążeni. Dlatego karetka jest chyba jak najbardziej odpowiednim gestem wobec ludzi, którzy są w tak trudnej sytuacji. Szczególnie tu we Lwowie, gdzie jest 1 000 000 mieszkańców, a teraz 500 000 jest uchodźców. Wszystkie właściwie karetki są odesłane na wojnę. Stąd papież jest człowiekiem bardzo konkretnym i w ten sposób wyraża swoją miłość i bliskość do narodu ukraińskiego. Eminencja sam doprowadził. Tak, bo i ja chcę uczestniczyć w tym darze, dlatego sam przyjechałem tą karetką 2200 kilometrów, ale jechało się jak 100 kilometrów, bo wiedziałem, że ona jest po to, by służyć ludziom, by ratować ludzi. To cóż to jedna noc i pół dnia, gdy tu jest wojna, gdy tu ludzie cierpią. Eminencja jeszcze będzie tutaj na Ukrainie. Będę jeszcze nieraz na Ukrainie, jeśli tylko będzie trzeba. Wszystkiego dobrego. Kardynał Konrad Krajewski przyjechał sam za kiermom w tej szybkiej pomocy, jaka się. Kardynał Konrad Krajewski podczas wizyty do Lwowa odwiedził katedrę świętego Jerzego w Lwowie. 29 marca w ramach wizyty w Lwowie kardynał Konrad Krajewski odwiedził archikatedrę świętego Jerzego ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego. Wraz z biskupem pomocniczym archidiecezji lwowskiej Wolodymyrem Ochrucą i duchowieństwem katedry kardynał Krajewski wziął udział w nabożeństwie żałobnym intencji ofiar inwazji rosyjskiej oraz poległych w czasie wojny. Kardynał również odwiedził siedzibę humanitarną Kurii Metropolitalnej Ukraińskiego Kościoła Grecko-Katolickiego. Po nabożeństwie żałobnym kardynał Konrad Krajewski spotkał się w katedrze z wdową, która tego dnia straciła męża. Miał na imię Igor, zginął podczas wojny. Oprócz szczerych kondolencji kardynał Krajewski podarował wdowie różaniec papieski i obiecał modlić się w stolicy świętego Piotra za żołnierza Igora, który oddał życie w obronie rodziny, ojczyzny i wolności. Każda... 31 marca w przeddzień uroczystości Matki Bożej Łaskawej w Bazylice Metropolitalnej we Lwowie arcybiskup Mieczysław Mokrzycki uroczyście wprowadził podczas adoracji monstrancję, która jest nazywana Królowa Pokoju, która została przywieziona przez Stowarzyszenie Comunità Regina della Pace, a mianowicie pana Mariusza Drapikowskiego, pana Andrzeja Sikorę wraz z księdzem kanonikiem Andrzejem Stopyrą z Lubaczowa. Od 1 kwietnia uroczystości Matki Bożej Łaskawej w Bazylice Metropolitalnej we Lwowie będziemy mogli adorować Najświętszy Sakrament w monstrancji Królowa Pokoju. Adoracja w Kaplicy Złotej jest codziennie od godziny 11 do 17.30. Adoracja Chrystusa w monstrancji, która jest nazywana Królowa Pokoju, to część projektu Stowarzyszenia Comunità Regina della Pace, czyli z włoskiego Stowarzyszenia Królowej Pokoju. Zamierzeniem stowarzyszenia jest stworzenie 12 miejsc na wszystkich kontynentach świata, w których będzie trwała opasująca cały świat modlitwa o pokój za pośrednictwem Matki Bożej. Liczba miejsc adoracji realizowana w ramach projektu 12 gwiazd w koronie Maryi Królowej Pokoju i nawiązuje do apokaliptycznej wizji świętego Jana, w której czytamy: niewiasta obleczona w słońce, a wokół niej wieniec z gwiazd 12.
Wykonana w gdańskiej pracowni Mariusza Drapikowskiego monstrancja została przekazana jako wotum do Katedry Lwowskiej nieprzypadkowo. Ponieważ w Ukrainie trwa wojna i jest wiele cierpienia, łez z powodu utraty rodzin, domu, wolności. W kaplicy wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu we Lwowskiej Katedrze, kaplicy Złotej, ta monstrancja będzie służyć nieustannej modlitwie o pokój. Wygląd monstrancji nawiązuje do wizerunku Maryi noszącej pod sercem swojego Syna Jezusa Chrystusa. Do jej wykonania wykorzystano kryształ, meteoryty oraz kamienie. Meteoryty symbolizują Maryjny wieniec z gwiazd 12. Barwy użytych kamieni też nieprzypadkowe. Kolor biały symbolizuje czystość i wieczną chwałę. Kolor żółty – majestat i chwałę Boga. Zielony – dziewictwo i nadzieję. Błękit – wierność i nieskazitelność oraz bezpośrednie obcowanie z Bogiem. Pragnieniem Stowarzyszenia Comunita Regina della Pace jest, by orędowniczy płaszcz Matki Bożej rozpostarł się nad Ukrainą oraz całym światem, a więc zachęcamy do włączenia się do tego dzieła duchownego, któremu przewodzi Maryja Królowa Pokoju, gdyż jesteśmy przekonani, że modlitwa zanoszona do Chrystusa za jej pośrednictwem jest najskuteczniejszym orężem w duchowej walce o pokój.